Welcome to Learn Polish Podcast, episode 385. Trista Osham Oshim Pinge. You'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. And you'll find everything about me, my four other podcasts, my coaching on bio.link forward slash podcast. And you've seen the QR code. We also like to thank our sponsor, DanielPackard.com. He helps people with stress, anxiety, and addictions. And he's got a 90% success rate. And you only pay if you're successful. So check him out. Cześć, Kimala. Cześć, Roj, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy naszych podcastów, miłośników języka polskiego z całego świata, prawda, Roj? Bo my mamy słuchaczy z całego świata. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejny podcast. Bardzo miły, sympatyczny. Można powiedzieć, że to jest urodzinowy podcast. Birthday podcast, tak? Urodzinowy mhm. podcast. Urodziny po angielsku to. Thursday, Birthday, tak, yeah, urodziny. Yeah. Celebrować to znaczy po angielsku. To celebrate, celebrate. Tak, yeah. ja celebruję. I celebrate. Ty celebrujesz. You celebrate. Yeah. I teraz jest pytanie: jak celebrujesz swoje urodziny? Ale zanim Roy opowie nam jak on celebruje swoje urodziny, wy możecie pomyśleć jak wy spędzacie ten dzień. How you spend your birthday day? Tak? Co robicie, tak? Więc możecie napisać nam w komentarzu, ale już z Rojem będziemy sobie dyskutować, rozmawiać po polsku. Roy, jak celebrujesz swoje urodziny? Na pewno ciastko. Ciastko to jest cookie. Oh, so A, Ciasto to jest cake Ciasto. i birthday cake to jest tort i tort jest tak jak tutaj na fotografii, e, ma dużo kremu, śmietany, może być tort czekoladowy, tort owocowy, on jest większy, bardziej elegancki i ma świeczki. Co to znaczy świeczki? Candles. Dobrze. I masz świeczki. To jest tort, więc ty celebrujesz i jesz ciastko, z to jest one cookie, tak? Czy może zrobiłeś błąd i miałeś na myśli ciasto albo tort? Tort. Tort. Miałeś na myśli tort, nie ciastko, bo ciastko to jest takie małe. Na przykład ciastko Roy to jest Oreo. Kojarzysz? Takie ciasteczka Oreo to jest ciastko, a tort to już jest urodzinowy. Super. I mamy pierwsze pytanie: czy lubisz dostawać prezenty? Dostawać, dostawać to jest to get, to receive. To receive tak? Tak. prezenty po angielsku to gifts. Czy lubisz dostawać prezenty? Do you like to get gifts, tak? Czy lubisz roj dostawać prezenty? Jeśli tak, to jakie prezenty lubisz najbardziej? Najbardziej to jest the most. No, tak, na przykład teraz. Ubranie na sport, bo jadę do siłowni. Chodzę na, da, siłownie, chodzę, tak, do słownie, chodzę na tak. siłownię i lubisz dostawać ubrania sportowe, masz na myśli, tak? tak? A czy wiesz, jak się nazywa ubranie sportowe? Kiedy masz spodnie plus, taką specjalną bluzę, to się nazywa po polsku jak Dres. <śled> I to jest bardzo śmieszne, hmm. bo dres po angielsku to jest kiedy ja mam dres tak, na, na siłownię, to będziesz... A dres? Tak, mam dres na siłownię, tak? Muszę kupić dres na siłownię. Dobrze, to jest właśnie ubranie sportowe. Dres, czyli lubisz dostawać praktyczne prezenty, takie jak na przykład ubranie, czy coś jeszcze? Nie, by nie. Tylko ubrania roj robi dostawać, tak. To myślę, że masz dużą szafę, tak? Bo już dużo urodzin miałeś i dostawałeś dużo Ouch. ubrań. Ouch. Dobrze. A powiedz Roy, czy kiedy masz urodziny, to czy organizujesz imprezę? Czy zapraszasz kogoś? Czy może spotykasz się z rodziną, a może spędzasz... Ten czas sam ze sobą, bo lubisz ten czas właśnie spędzić tylko ze sobą, bo wtedy myślisz, masz różne refleksje, planujesz, marzysz. Jak to u ciebie wygląda? Zależy kiedy, bo czasami jest na weekend, jest lepiej, tak? Bo może idzie do pub, z przyjaciółami, iść do pubu, tak. spotkać się z przyjaciółmi. Ale dla mnie lepiej zawsze z rodziną. Tak, z rodziną, z synu, mamą, z, bratem, z synem. Irlandia. Ale Dobrze. Irlandia jest lepsze, bo kiedy masz urodzi Irlandia, się zorganizuje organizuje, urodziny. Urodziny, tak, impreza. Tutaj... Urodziny, tak, urodziny. To jest urodziny, tak, ale tutaj to jest osoba, która ma urodziny, tak? Berk... Która osoba, która ma urodziny, urodziny, tak. Musi się imprezę, dla mnie jest like, nie mam ochoty, to jest praca. It's like... To jest no moje tak, dzień, tak dlatego wygląda, ja muszę się organizować. No, e, chyba, że jest taka sytuacja jak impreza niespodzianka, surprise party, tak? Impreza niespodzianka. To wtedy osoba nie wie, nic nie organizuje, i wtedy ktoś bliski organizuje coś. Czasami jest taka sytuacja. Dla dzieci na przykład bardzo często są imprezy niespodzianki, że dziecko nie wie, a później rodzina czeka z tortem, z prezentami i dziecko jest. Zaskoczone, zaskoczone means surprise. surprise. Dobrze, czy kupujesz sobie coś miłego? Bo prezenty możemy robić sami dla siebie. Nie musimy czekać, aż inna osoba nam da jakiś prezent, tylko możemy sami sobie coś kupić. Mam urodziny i chcę kupić sobie na przykład jakiś kurs, szkolenie, kurs polskiego na przykład, bo inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, albo coś innego. Roj, czy ty kupujesz sobie coś miłego na urodziny sam sobie? Czasami, ale dla mnie czasami e, dobra restauracja jest to. Do... Mm -hmm. Czyli idę do restauracji i zamawiam jakieś dobre jedzenie, tak? Tak. Fajnie. Czyli co robisz tego dnia, bo to jest następne pytanie, to już odpowiedziałeś. Kiedy masz urodziny, to albo spotykasz się z rodziną, z przyjaciółmi, albo idziesz do restauracji, e, albo kupujesz sobie coś miłego. Czy coś jeszcze? Aha, i jesz tort, tak? Dokładnie tort. A powiedz roj kiedy masz urodziny? Um, cz października. 4 października. Czwartego października. O, to dzisiaj chyba jest pierwszy, tak? Drugi. Dzisiaj jest drugi. Drugi. E, poniedziałek, czyli e, to niedługo w środę masz urodziny. Okej, okay, to mój prezent dla ciebie będzie taki, że em, nie będę mówić teraz, dobrze, to będzie sekret, tajemnica, niespodzianka, surprise, czyli super, Roy ma urodziny, także będzie urodzinowy podcast specjalnie dla Roja. To super, to już nic dzisiaj nie mówię, dziękuję Ci Roy i do następnego razu. Dziękuję bardzo Camilla. so you can get lessons from me. My... last team polonaswitch.com. and you'll find everything about me, my four other podcasts, and my coaching, bio.link for slash podcaster. And if you're watching our videos on the QR code, and also thanks to DanielPackard.com, who helps people with anxiety. Until next week, thank we have absolutely David Zinia. Do David